kawalkada, dzika gonitwa po niebie. To przerażająca zjawa, która zwiastuje cierpienie. To przelatująca plaga, która sieje spustoszenie. Potępiona armia, błąkająca się po świecie. To koszmarna kawalkada, dzika gonitwa po niebie. To przerażająca zjawa, która zwiastuje cierpienie. To przelatująca plaga, która sieje spustoszenie. Kompania śmierci, nie oglądaj się za siebie. Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Wiedźmin 3 Dziki Gon. Jesteśmy po walce, po bitwie o Kaer Morhen. U was to po prostu kolejny odcinek. Dla mnie to jest gra po paru godzinach przerwy. Po paru godzinach przerwy, tutaj mi mówiliście, że mogę to poprawić, oczywiście to poprawiam. O, w ogóle tutaj mam pustą kieszeń, którą zaraz jakoś oslotujemy fajnie, jakimś mutagenkiem, który nie wiem jeszcze jakim. Jakimś czerwonym by się przydało niby, ale zobaczymy jak to będzie. Siódemki żadnej nie mam czerwonej, prawda? Dobra, raz wrzućmy to. Zawsze jakiś bonus do ataku. Słuchajcie, ochłonąłem. Kurczę, przepraszam was, że tyle gadałem, bo wiem, że to mogło być denerwujące i na pewno było. No ale cóż, no zrozumcie, jakie to dla mnie było przeżycie. Jak ciężko było to wszystko znieść. No i cóż, lecimy dalej. Podejdźmy jeszcze do Vesemira. Ostatnie pożegnanie. Zawsze będę pamiętał twoje nauki i twoje poświęcenie. Właściwie to jest też podrzew fachu wiedźmińskiego po mojemu. Pomyślcie, że to była ostatnia osoba, która uczyła. Prawda? Jest teraz trójka wiedźminów plus Leto. Ale to ostatnia osoba, która umiała nauczać, prawda? Już nikt nie zna tych tajemnic właściwie tak dobrze jak znał Vesemir. Dziękuję. Podziękujmy wszystkim. Dziewczyna jest moją wychowanicą. Starzy ludzie żyją tylko po to, żeby pomagać młodym. To prawda. Wiesz, że to jeszcze nie koniec. Wiem. Cokolwiek planujesz robić dalej, pamiętaj, że na Skellige zawsze znajdziesz wsparcie. We mnie, w Krachu i jego dzieciach. Dziękuję, będę o tym pamiętał. Podoglądam jeszcze rannych, ale niedługo będę musiał wracać. Zostawię wam trochę lekarstw. Bywaj w zdrowiu, myszoworze. Do zobaczenia. Dobra, prodajmy z wszystkimi. O czym myślisz? Nie wyobrażam sobie Kaer Morhen bez Vesemira. Wkrótce ruszam w doliny, a potem znajdę inne miejsce na zimowanie. Nie trzymajmy go. To nie jest to samo. Rozumiem cię. Spróbuję szczęścia w Dolnej Marchii. Wojna zawsze nakręca robotę. Potem zobaczymy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Miejmy nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. Było ciężko. Ale udało się. Dziękuję za pomoc. Proszę. Co teraz zamierzasz? Pewnie spróbuję przedostać się przez góry, na wschód. Co potem? Zobaczymy. Bywaj. Ogólnie nie daję nikogo nacisnął i tak jak mówiłem, będę się starał trochę być ciszej na wszystkich cutscenkach, dialogach i tak dalej. Może będzie też wam wygodniej. Wszystko w porządku? Teraz mogę powiedzieć, że przeżyłem już wszystko. Ja dotąd nie wierzę w to, co widziałam. Dziękuję, że przyjechaliście i narażaliście dla mnie życie. Dbaj o dziewczynę. Nie pozwól jej zrobić krzywdy. Co zamierzacie? Trzeba wracać pod Nowigrad na następną wojnę. Gdybyś za nami zatęsknił, będziemy w obozie. Trochę mnie wkurza, że Ves w tej części jest znacznie inna niż była w poprzedniej. Jak zdrowie? Proszę cię. Dziękuję za wszystko. Jasne. Wracaj do zdrowia. Zostaw mnie w spokoju. Jesteś. No cóż, niezręcznie. Przykro mi z powodu Vesemira. Dziękuję za pomoc. Jedynie spłaciłem dług. Wracasz prosto na Ard Skellig. Obowiązki wzywają. Słuchaj, Geralt.
Masz przyjaciela króla. Nie każdy może się tym pochwalić. Jeśli kiedykolwiek ty lub Ciri będziecie potrzebowali pomocy, to wrota Ker Trolde stoją przed wami otworem. Super sprawa. Dziękuję, będę pamiętał. Przyszedłeś sprawdzić, jak się czuję. Dziękuję, nie najgorzej. To dobrze. Przykro mi z powodu Vesemira. Wiem, że był ci bliski. Był. Dzięki. Słuchaj, nie chcę ci się wtrącać między wódkę a zakąskę. Nie zrozum mnie źle. Pomogę wam, cokolwiek uradzicie, ale moim zdaniem teraz trzeba kontratakować. Musimy odnaleźć Gone, Redina i dojechać ich jak byk jałówkę. Jest nas za mało. Cudem odparliśmy atak Gonu i następnym razem nie będziemy mieli tyle szczęścia. To jest, wybacz, Geralt, pitolenie człowieka, który nie może otrząsnąć się po porażce. Prześpij się albo golnij sobie, przede wszystkim zaś weź się w garść i przemyśl sprawę. Mądrzy gada. Przemyślę. Bardzo mądrze. Dobra. Idźmy do Avalacha. Zobaczymy, co dalej właściwie. Zirael ma wielką moc. Dlaczego nikt nie uczył jej sprawowania nad nią kontroli? Wyobraź sobie, że ktoś jednak ją uczył. Jak widać, bez skutku. Hamstra spowolnia, raz żeśmy wysłuchali tego dialogu. Nie mieliśmy okazji porozmawiać. Dziękuję za pomoc i za to, że opiekowałeś się Ciri. Później będzie czas na podziękowania. Teraz musimy zabrać stąd Zirael i ukryć ją. A potem zgromadzić większe siły. Do Kaer Morhen przybyli wszyscy, na których mogliśmy liczyć. Dlatego trzeba poprosić o pomoc wrogów. Najlepszą bronią przeciw Gonowi jest magia, więc potrzebujemy czarodziejek. Mistrzyń magii. Masz na myśli loże? Loża jest rozbita, zacznijmy od tego. Większość członkiń loży albo nie żyje, albo się ukrywa. Filipa Eilhart, Margarita Lozontil i Fringilla Vigo prawdopodobnie wciąż żyją. A Francesca i Ida? Myślisz, że się zgodzą? Myślę, że musimy je przekonać. Wolisz sama porozmawiać z Keirą? No, z Keirą to nie jest... Chyba tak będzie lepiej. Nie ufam Loży, ale chyba nie mamy innego wyjścia. Rzeczywiście nie mamy. Zawarłam porozumienie z cesarzem. W zamian za pomoc członkinie Loży dostaną amnestię i schronienie na terytorium Nilfgaardu. To będzie nasza karta przetargowa. Triss. Chcę wyruszyć na poszukiwanie czarodziejek jeszcze dzisiaj. Pomożesz mi? Oczywiście. Mam nawet pomysł, jak zacząć. Gówno! Znowu zaczynacie układać plany i nikt mnie nie pyta o zdanie. Mam tego dosyć. Nie dam się nigdzie wywieźć jak tobołek. Nie chcę siedzieć z założonymi rękami. Mam dosyć czekania i ukrywania się. Typowa Ciri. Tylko to musiałem powiedzieć. Nie możesz się narażać. Traktujecie mnie jak chorągiew, którą trzeba bronić przed wrogiem. Nikt z was nie ma dosyć odwagi, żeby wyjść naprzeciw zagrożeniu? Jeśli sami ich nie zabijemy, w końcu zginiemy wszyscy. Ciri potrzebuje czasu. To prawda, ale potrzebuje też treningu. Musi nauczyć się panowania nad swoimi zdolnościami. Czy te nauki naprawdę są konieczne? Widziałeś, co zrobiła. Może być większym zagrożeniem niż Gon. Dobrze. Zostaniemy jeszcze trochę w twierdzy. Potem dołączymy do ciebie i Triss w Nowigradzie. Spotkamy się u Jaskra. Chodź, Jen. Im wcześniej wyruszymy, tym lepiej. Do zobaczenia. Zobaczymy, co dalej. Jakie dalsze plany właściwie. Zresztą mamy plan spotkania się, ale... To nie wszystko, prawda? Ale to nie działa, rozumiesz? Zniechęciłaś się po 8 próbach.
To ile razy mam próbować? Tyle, ile będzie trzeba. Ale nic mi nie wychodzi. Potem do tego wrócimy. Z wahadłem też ci na początku nie wychodziło. O, Geralt, proszę cię. Wahadło przy tym to był spacerek. Zresztą nie o to chodzi. Więc w czym rzecz? Avalach mówi, że póki nie przestanę myśleć o bitwie, nic z tego nie wyjdzie. Ale tak się składa, że jakoś nie w głowie mi małe kotki i budyń waniliowy. Powiedz, jak ty to robisz? Co? Że choćby nie wiem, co się działo, zawsze potrafisz się zebrać do kupy. Jest pewna stara metoda. Nauczył mnie jej Vesemir, a jego nauczył Barmin. Wyprowadzisz mnie w góry i każesz pić napar z szaleju? Zostaje śnieżko. Dawna metoda skeligijskich druidów. Zawsze działa. Hej! Czekaj, pożałujesz! Co? Hey, oszukujesz! Mięczak! Jeszcze zobaczymy! No czekam! Jezus, walka o śnieżki, nie? Przegrasz skryter! Jak mam zrobić więcej z śnieżek? Nie! Dobra, dobra, wiem. Tego nam brakowało, myślę, po takiej walce. Nie wiem, czy nie powinienem dać się wygrać. O, fuck. Blisko było. A cwaniara używa tych swoich mocy, to jest tak nie fair. Serio, nie trafiłem tego. Ale zesnajpiłem ją. A, kurde. Ale dostała. Fuck. Przegrasz skrytę. Kto przegra? Jest 6-0. A do 8 gramy. Ja mam przegrać? Jest. Miałeś rację. To naprawdę działa. Dzięki. Zawsze do usług. To co teraz? Zobaczę, gdzie jest nasz ulubiony wiedzący. Fajnie, że zapominają powoli. Rozumiem, strata jest, ale wiecie. Geralt! Geralt! Wstawaj! Co? Co się dzieje? Wstawaj, musimy ruszać. Konie już osiodłane. Ciri, ledwo świta. Dokąd chcesz jechać? Do Velen. Za parę dni na Łysej Górze będzie sabat czarownic. A wiesz, kto jest gościem honorowym? Nie wiem, oświeć mnie. Imlarit. Nie będzie lepszej okazji, żeby go dopaść. Co takiego? Skąd ci to w ogóle przyszło do głowy? Chcę pomścić Vesemira. Sabat. To idealna okazja. Imlarit będzie wśród swoich.
pijany i rozbawiony. Nie będzie się spodziewał ciosu. Coś czuję, że Avalach nie pochwala tego pomysłu. A widzisz go tu gdzieś? Zostawiłam mu list. Spotkamy się w Nowigradzie. Chodź, pogadamy po drodze. Prowadź. Nie wiem, czy nie powinniśmy do cesarza pojechać, ruszamy? Ale... No cóż. Drogę. To prawda, jeżeli chcemy wybić dron... Po bitwie w Kaer Morhen, która nie zakończyła się śmiercią wszystkich obrońców, Ciri zaczęła myśleć o zemście na dowódcach Dzikiego Gonu. Pewnej nocy obudziła Geralta i przekonała go do wyprawy do Velen. Ciri wiedziała, że na szczycie Łysej... Wybaczcie, że przyspieszyłem, ale ja pewnie się to nasłucham jeszcze milion razy, będę ładował. Że tak powiem, grę. Wczytywał, zapisywał. I tak dalej. Jestem ciekaw, czy będą tam te wiedźmy z krzywuchowych moczar. Pewnie tak, bo one przecież współdziałały z dronem. Słyszałam, jak we Wrońcach rozmawiali o tym miejscu. Ard Serbin, dom pań lasu. Chłopi bali się tego miejsca, a baron uważał, że panie lasu są bajką dla niegrzecznych dzieci. Swoją drogą, ciekawe co u niego. Odnalazł żonę i wyjechali gdzieś daleko. Z Anną nie było zbyt dobrze. Szkoda. Skąd wiesz, że znajdziemy Imlerita właśnie tutaj? Avalach mówił, że wszędzie na naszym świecie żyją stworzenia, które mają konszachty z elfami Enel. Velen są nimi wiedźmy. Ponoć Eredin wysłał do nich Imlerita z rozkazem, by miały oczy i uszy szeroko otwarte. Na wypadek, gdyby Avalach szukał schronienia w swojej kryjówce. Dlatego tu przyjechaliśmy, tak? Sądząc po liczbie uszu wiszących w lesie, potraktowały rozkaz dosłownie. Sądzisz, że Imlerit nadal tu jest? Lubi przyjemności ciała. Wino, seks. Wiedźmy hołbią go, co łechce mułego. Jestem pewna, że nie zmarnuje okazji i pojawi się na Łysej Górze w noc sabatu. Ruszajmy. Róbmy, co mamy do zrobienia. Musimy wejść na szczyt góry i znaleźć Imlerita. Wow, intensywnie. Chłopi z Velen nazywają tę noc świętem darów. Nie wiem dlaczego. Jezus, to jest start świetne po prostu. Co prawda nie grałem, ale przypomina mi to... Mówił, że słabością Imlerita jest próżność. Duet z The Last of Us. Stara się wywrzeć wrażenie na przeciwnika. Oglądałem trochę jedynie. Ten drugi, Karantir, jest za to skryty i pragmatyczny. Zresztą nie dziwota. Był uczniem Avalacha. Ja, Avalach to niezły... Niezły numerek, ja wam powiem. Ale my też tutaj mamy niezły jaja, podchodząc... do wroga. Kiedy to obcy? Niech podejdą. Ale... Przyszli na święto, nie godzi się odmawiać im gościny. Nie przyszliśmy świętować. Chcemy dostać się na szczyt góry. Nie przejdziecie przez bramę. Ale tam dalej są ogniska. Dosiądźcie się. Jadła i napitku nie zabraknie. Być może w tym roku panie zejdą do nas i będziecie mogli je zobaczyć. Już widzieliśmy. Dziękujemy za zaproszenie. Chętnie się przysiądziemy, prawda? Mów za siebie. Chodźcie za mną. Trzmechniemy gdzieś bokiem i pójdziemy w swoją stronę. Ciri, nie łapiesz? To jest taki... przekaz. Ale on będzie z nami siedział? Słuchaj, ten co se ucha obciął? Chyba tak. Musimy już iść. Wiedziałeś, że nie przejdziemy przez bramę. Co roku na górę wchodzą młodzieńcy i dziewczęta,
ale nigdy więcej niż troje. Niech zgadnę. Młodzieńcy i dziewczęta nie wracają? Wracają szczęśliwi. Rzadko które zostaje potem w Velen. Ruszają szukać lepszego życia w świecie. A z jakiej okazji świętujecie? A co wam do tego? Spokojnie. Nie ma się co gniewać. Białowłosy służył paniom, tak jak i my im służymy. Przez cały rok ślemy im dary. Pieprzeni hipisi. One obdarzą nas swym błogosławieństwem. Spotkałam jeden z waszych darów dla wiedźm. Był zasmarkany, wystraszony i na oko 8-letni. Spokojnie. Powiedziałeś, że panie wam błogosławią. A no tak toczą się nasze losy. Najpierw lato trudów w pełnym słońcu, potem deszczowa jesień, a po niej zima umierania. Czekamy tedy na wiosnę, kiedy wszystko co martwe odradza się, a z krwi i potu dąb rodzi nam żołędzie. Czasem kilka, czasem garść. I co robicie z tymi żołędziami? Starszyzna Velen zbiera się i radzimy. Jedni chcą je zmielić i pola obsiać, żeby był urodzaj. Drudzy mądrej kobiecie zanieść, żeby ulepiła piguły na suchoty. Garść zaklętych żołędzi starcza dla całego Velen. Nigdy nie starcza. Dobra, zmieńmy temat. Dosyć już o tym. Mamy inne pytania. Na nas już czas. Śpieszno wam zobaczyć, panie? Rozumiem. Aż płoniemy z niecierpliwości. Chodź, Geralt, musimy zdążyć przed brzaskiem. Idźcie do namiotu i stańcie przed Teklą. To ona decyduje, kto jest godny stanąć przed paniami. A, akcja się opocieśnie. To on. Przygotuj się do niej, bo ona do ciebie chce się przygotować. Nie płasz jej słowami, całymi. Okej, okay, jelenie se... What? Dobra, idziemy dalej. Ci chłopi są tak naiwni, że po prostu mi szkoda. Janek? To porządku. Znam je. Ma na imię Janek. A niech mnie, wróciłeś. I widzę, że znalazłeś swoją dziewuchę. Jestem Janek. Poznaliśmy się już dosyć jednostronnie, bo biegłaś przede mną, a ja... No to długa historia. O Boż. Na mnie mówią Ciri. Miło cię poznać. Co u ciebie? Wszyscy zdrowi, dziękuję. Co was tu sprowadza? A co ty tutaj robisz? Gdy widzieliśmy cię ostatnio, miałeś na pieńku z wiedźmami. One na swój sposób akceptują moją obecność i chcą mnie na swoim święcie. Dostałem zaproszenie nie do odrzucenia, jak co roku. Pokręcę się tutaj, a gdy słońce wstanie, wrócę do siebie. A wy? Zmierzamy na szczyt góry. Możesz nam jakoś pomóc? Chciałbym wam to odradzić, ale pewnie próżny trud. Dziewucha jest tak samo uparta jak ty, prawda? Jeszcze bardziej. No właśnie. Droga na szczyt zaczyna się tam, za bramą. A klucz do bramy ma tylko stara Tekla. Nie dostaniecie go, więc lepiej zawrócić. Dlaczego uważasz, że nie dostaniemy klucza? O rany, gorzej niż z dziećmi. Na szczyt góry wpuszczają najwyżej 3 osoby. Tylko pięknych młodzieńców lub gładkie dziewuchy. Dostają klucz, mogą otworzyć bramę i pójść na spotkanie z wiedźmami. Mnie niczego nie brakuje. Ale on jest stary i brzydki. Jaki z niego pożytek? Prawie znaleźć zaginiony głos. Więc idź i poszukaj głosu rozsądku. Powie ci, żebyś zawrócił, bo z wiedźmami nie ma żartu. Musimy dotrzeć na szczyt. W takim razie przekonajcie Teklę. Jest ślepa, ale nie da się jej oszukać. Nie będziemy próbowali wykrętów.
Aczsi. Ona siedzi tam, w namiocie. Powodzenia. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Dobra, słuchajcie, powodzenia, powodzenia, ale ja w tym momencie kończę. O, to jest super. Ale wyciszymy, żeby nas nie rozpraszało właściwie mnie. Słuchajcie, kończymy. Tak jak mówiłem, ci, którzy dotrwali, będą mieli takie krótkie informacje. Ostatnio dużo Wiedźmina, ale chcę to skończyć. Jeszcze niedługo wychodzi dodatek i myślę, że mniej więcej wyrobię się z tym tak, żeby skończyć. O Evolandzie oraz o Trajni nie zapomniałem, o i o Layers of Fear. Będą one na pewno. Po prostu cierpliwości. Spokojnie sobie ciśniem parę serii. Nie ma żadnego problemu, nic nie jest zawieszone. Evoland właściwie to nawet niedługo nagram, może jutro to usiądę. Mniejsza to. Dziękuję wam za uwagę. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o łapce w górę. Trzymajcie się ciepło, no i bywajcie. Zapachniało powiele jesieni. Z wiatrem zimnym uleciał.